Druga wojna światowa była najbardziej krwawą i zbrodniczą wojną w dziejach. 1 września 1939 roku Luftwaffe zbombardowała Wrześnie. Bomby zabiły kilka osób. Zniszczony został węzeł kolejowy i pobliska cukrownia. A było to dopiero preludium wojny. Dzisiaj pokażemy wojnę, która utrwaliła się w pamięci mieszkańców gminy Kołaczkowo i Pyzdry. To, co mogłem zauważyć w pierwszym dniu, znaczy się wojny, to jak to się mówi, że z oczu tego się nie wyjmie, jak widziałem te samoloty, jak leciały. I to jest tak, że to była piękna pogoda, było cieplutko i my jako dzieciaki, bo ja z bratem, bo miałem jeszcze starszego brata, 1,5 roku, były u nas remonty i był piasek, żwir. I my także się bawili w tym piasku, bo to murarze nam robili te remonty i my żeśmy zauważyli pierwsze te samoloty, jak leciały. Pojechaliśmy do domu do tego i mówimy, samoloty lecą, no ojciec wyszedł, bo my się cieszyli, uciekał, bo żeśmy nie widzieli samolotów, a to, że samoloty szły, no, ojciec wyszedł, te samoloty szły ze wschodu na zachód, to mówi, nasi jedą na Berlin, nie? A to my, a te samoloty leciały, bo zrzuciły bomby w Warszawie i leciały już z powrotem. Żeśmy zaś poszły po południu na kolejkę, bo była mobilizacja, więc jechała kolejka od Pyst i już wagony były załadowane tymi młodymi ludźmi, mężczyznami, takie otwarte, nie były kryte, no otwarte, bo te, tam tych krytych to było 2-3 te wagony. I mamy brat odjeżdżał też, właśnie wsiadał do tej, na tą kolejkę jechali. Na tę wojnę, a Niemcy już tam granicę przekroczyli przecież 1 września. I już tutaj, po tym jak na drugi dzień, już po tym, to już bombardowali te Wrześnie. Nie Wrześnie, no cukrownie. Słychać było tutaj? Było słychać tylko tak, jak te bomby tam rzucali, no. Jednym z powołanych rezerwistów był Kazimierz Nowakowski z Kołaczkowa. W połowie lat 30. odbył służbę wojskową między innymi w Korpusie Ochrony Pogranicza w Ostrogu w województwie wołyńskim. Przydział wojenny otrzymał do macierzystego 68. Pułku Piechoty. Zbliżała się II wojna światowa, więc 24 sierpnia 1939 roku został zmobilizowany do 68. Pułku Piechoty również. I to jest kompania RKM amunicyjny, jako funkcja amunicyjna. 1 września 1939 roku kompania wrześniowa. Od tego momentu się u niego zaczyna. Łęczyca, Kutno. Akurat na tym odcinku po prostu jego losy życiowe się tak potoczyły, że poprzez Konin znaleźli się w okolicach Łęczycy, Kutna. Oczywiście tam, z tego co zawsze opowiadał, to no, niesamowite lanie dostawali, jako że przewaga militarna Niemiec była tak kolosalna, że oni jako piechota dosłownie w momentach ataku lotnictwa chowali się w ziemniakach. Po prostu z głównego traktu, z drogi uciekali na boki i nie, najgorsze mówię, że nie było czym się bronić. Nie mieliśmy, mówi, przynajmniej nasz ich oddział nie miał się czym bronić przed lotnictwem. Jak w tym stalagu? W tym stalagu nie był długo, bo Niemcy w momencie jak ruszyły walki na wschodzie, no to siła robocza była potrzebna. Niemiec prowadził gospodarstwo tam w tych okolicach właśnie, o których tu wymieniłem i został powołany do wojska, do Peneminde. Pamiętam zawsze, też się mówił, tam gdzie tworzono te wyrzutnie rakietowe V1, V2. No i jako, że Kazimierz Nowakowski na rolnictwie się znał, to został przydzielony do tej Niemki i pracował na tym gospodarstwie, u tej Niemki, końcówkę. I tu mam te zdjęcia, jak śmieję się, bo mówię, niby taka potęga, a dziadek orał krową i pługiem.
czapce jest tutaj pokazany. Więc ja mówię, taka potęga, a w sumie w rolnictwie taka bieda. I on tam w tym gospodarstwie już do końca wojny robił i był dobrze traktowany przez tą Niemkę. Nawet były takie sytuacje, że ta Niemka jeździła do kościoła, a on mieli radio i robił nasłuch radia BBC czy coś, prawda? Coś, angielskie radio. I mówi, ja na bieżąco się interesowałem. I mówi, dość często było tak, że ona miała takiego młodego synka. I mówi, ja z początku nie bardzo wiedziałem, czy nie podpadnę, przecież za to to groziła kara śmierci. Ale że ten chłopiec się zorientował i nawet mi pomagał. 6 września wojska niemieckie wkroczyły do Kołaczkowa i Pyzdr. Rozpoczęła się 5-letnia okupacja naznaczona mordami, wysiedleniem i upokorzeniem miejscowej ludności. O ludzkich losach zaczął decydować przypadek. W tym trudnym czasie chodziło przede wszystkim o jedno, o to, aby przeżyć. Dom ten to był taką bastionem polskości, tak można powiedzieć. Bo kiedy weszli Niemcy tutaj do Kołaczkowa, dziadek mój, Kazimierz, był od 1908 roku do 1910 roku w niemieckim wojsku. Mówił po niemiecku perfekt. I w racji wykonywanej swojej pracy, czyli kołodzieja tak zwanego, to był na dzień dzisiejszy może taki rozszerzony zawód stolarza, nie? Po prostu Niemcy, kiedy tu przyjechali i usłyszeli po prostu człowieka, który mówi perfekt po niemiecku, powiedzieli mu, pan tu zostanie. Pan i pana rodzina nie na pewno nie będzie wysiedlona ze względu na to, że taka osoba będzie nam tu potrzebna. Na samym początku ci, którzy tu przychodzili, ten sołtys i tak dalej, oni liczyli się z tym, że nie są tu na stałe. Po prostu to było bo to byli starsi ludzie, którzy uważali, że to jest taki okres przejściowy. Nie? To nie było, że oni tu mówią, że już osiądą, że po prostu będą cały czas, tylko liczyli się z tym, że po prostu to jest jakiś okres krótki, nie chcieli po prostu jakieś tam zwady z tymi ludźmi, bo jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy tutaj, jeżeli chodzi o ten dom, nie? No i ten dom po prostu stał się taką właśnie bastionem polskości z tego względu, że kiedy zaczęli wysiedlać ludzi, całe rodziny, począwszy tu od początku Kołaczkowa, które były, ci ludzie się nie mieli gdzie podziać. Czasami to było wieczorem, po południu, ojciec mówi, że był moment, kiedy w tym domu mieszkało 100 ludzi, ponad 100 ludzi. Każdy był zadowolony i szczęśliwy, że mógł się gdzieś położyć na jakimś tam sianie, na sienniku. Nie, tutaj jest raptem 200, chyba około 250 metrów powierzchni na dole, jeszcze jest strych, nie? To tam wiadomo było, że mężczyźni, tak szczerze powiedziawszy, z jakimś tam bimberkiem szli na górę, no żeby przespać, bo tam już nie było, jest tylko poddasze, nie? Ale po prostu nawet jak opowiadał ojciec, to kościół nasz był jako magazyn niemiecki, to tu odmawiali różańce. Bo dziadek mój był bardzo wierzący, w ogóle no, może w tamtych czasach ludzie wszyscy byli wierzący bardziej, nie? To odprawiali sobie, odmawiali różanie czy coś tam, jakieś tam majowe, jak byli, bo mówię, były momenty, że spało tu nawet 100 ludzi. Było, te lepsze gospodarstwa, to wszystko Niemcy zajęli. I zaś ja po 2 latach zostałem sprzedany. Coś z tego urzędnika, Siwka, do Niemca po Buczaku. I tam, jak byłem też, to na końcu, gdzie Głowacki tam mieszka, nad tą drogą, Niemiec był i on zawiadamiał tu. Jechał, pytał się Niemców, czy Polacy słuchają? Nie? O, takie coś. A u nas tak różnie było. I ten Niemiec, Nittlerer, powiadał, jak jeszcze raz przyjdę, a ta pani powie gospodyni, że któryś nieusłuchany, to już jesteście zabrany do Oświęcimia. Tak. A więc my wtedy byli. Tam byliśmy do czasu, od Ruski nachodzili. W nocy podjechali, cichusieńko wszystko.
wszystkich w tą noc wywieźli. Że jak myśmy wstali, to była tylko cisza i nic więcej. No i wtedy to wiadomo było, że ich wszystkich zwinęli w tę noc i podobno tego nie wiem, nie mogę na 100% powiedzieć, gdzieś podobno w tych lasach tam wszystkich rozstrzelali. No było mi bardzo ciężko, bo ja miałam taką właśnie bardzo zaprzyjaźnioną Żydówkę. Były dwie siostry, ta starsza była raczej taka z daleka, bo oni się tak bardzo nie zaprzyjaźnili, ci Żydzi. Owszem, byli bardzo tacy, w każdym razie tak jak my, żeśmy z nimi wszystkimi mieli bardzo dobre w ogóle kontakty. A ta młodsza, tu właściwie naprzeciwka, to ona tu u nas więcej siedziała, bo jak oni na przykład mieli ten okres tego, tych świąt swoich, to oni nie jedli dopiero tylko raz dziennie. I to ja zawsze mówię, chodź ze mną, ja, mama ci zrobi, zjesz się, najesz i będziesz sobie. No ja jakby się dowiedzieli, to wtedy dopiero to nikomu nie powiesz, nie powiem ani ja, ani nikt z mojej rodziny. Także myśmy były takie naprawdę zżyte i z tego, no także jak rano żeśmy właśnie wstali, to było coś potwornego, bo tu cały ten skwer, to znaczy ten plac, który teraz jest bank i tego, to był dom przy domu żydowski. I jak tych Żydów wywieźli, to te wszystkie domy rozwalili i tu zrobili skwer. A ojciec prowadził warsztat stolarski. To był warsztat, który był najlepszy w okolicy mojego ojca. Tyle co wiem, nie? Ale że z rozkazu Niemców, co tu przyszedł burmistrz niemiecki, to niemiecki stolarz miał firmę, gdzie to nie wiem, gdzie miał, gdyby mój brat żył, to by powiedział. I wszystkich stolarzy do pracy. Musieli tu warsztaty pozamykać i do pracy, do tego, wiem, że tylko Widiger się nazywał, bo to tak powtarzali w domu, Widiger. I mój ojciec tam chodził, do pracy robił. A tak się złożyło, że robił niektóre meble do magistratu. Różne półeczki, biurka do urzędników. I zainteresował się tym sam burmistrz niemiecki, który nie umiał nic po polsku. A pani taka pokojowa, taka Niemka, Polka, była tłumaczką, co mieszkała w elektrowni naszej pyzderskiej nad wodą tam. I mój ojciec był wezwany do burmistrza na pokój. No nawet wiem tyle, że z mamą się żegnał, bo nie wiadomo, co to będzie, czy jakieś coś tam, czego nie zabiorą. A się okazało, że burmistrz się dopytywał, czy mój ojciec robił te meble, tą meble, czy to biureczko, czy to. Okazało się, że tak, bo ten Widiger mówił, że mistrz stolarski Walenty Wrzesiński. No to burmistrz mówił, ale zgód, że dobra robota, nie? I tak dalej, mówił, że będzie robił teraz. A mój ojciec mówi, nie mogę znowuż przez tą tłumaczkę robić we warsztacie, bo warsztat zamknięty tylko we firmie Widigiera. Więc burmistrz się trochę podobno zdenerwował i mówi, na moje rozporządzenie będzie robił u siebie w warsztacie to, co ja będę chciał, jakieś biurka czy coś tam do tego urzędu, do tego magistratu. Oj, pan Brunczek Bogdeł, cały roześmiany, są tu i golcowie, kom koleże mamy. To przyśpiewka pani Czesławy Wojciuch, która pochodzi z Milówki na Żywiecczyźnie. Wojnę pamięta z dzieciństwa. Jej ojciec Stanisław Zwoliński uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 roku. Cała jej rodzina została wysiedlona do Generalnej Guberni. No i wszystko było dobrze do 40 roku. W 40 roku koniec. We wrześniu, ale teraz nie wiem, na początku września już zaczęli ziemniaki kopać, nie?
No to mówi, wszyscy przyjechali, budy przyjechały w nocy, bo to nazwali budy, te samochody takie te, z tymi. No i w nocy tyle tylko wziąć, co się da, we węzełek i w ręce. No ojciec mówi, ja byłem trochę mądry, wziąłem hebel, bo w domu miał taki warsztat, jakieś tam dłutko, coś tam wziął, nie? Jakiś młotek, dał taką walizeczkę miał od wojska zbitą. A mamusia no musiała mnie trochę ubrania wziąć, nie? Tyle wzięła, a mój dziadek to wziął pierzynę. Pierzynę i taki płaszcz. No powiedz, no bo to był moment na wzięcie, co masz zabrać, nie? I mamusia jakieś tam zdjęcie jeszcze porwała, nie? Ze ślubu, co mieli, bo to prędzej nie robili tak zdjęć. Trochę tam było, ale są uelżnia na te zdjęcia. No i zawieźli wszystkich do Rajczy, a w Rajcza wjeździe tam w stronę tego Słowacji. A tam był szpital gruźliczny, to takie było ogrodzone. I całą milówkę tam zawieźli, wszystkich tam wywieźli. No, a nas wzięli do pociągu, no to my jechali nie towarowymi, tylko takimi pociągami. Ja wam pokażę zdjęcie takie. Towarowymi pociągami, to zawsze ojciec opowiada, jak tu jechali, Asia, tu przed mostem, wiesz, to ty kolejowym to tam nazwali podbór, to wszyscy śpiewali, jeszcze Polska nie zginęła. Nieraz chcą płakać. Tam mieli ukopane nawet ziemniaki we workach, coś zaczęli i były tam, no mówi, krzyk, płacz, bo cię wiedzą, a gdzie. To już nie stawali nigdzie, no jechał pociąg, jechał. No i dojechali do Łodzi i w Łodzi tam był przystanek, nie? Tam był ten obóz przejściowy. No i w obozie przejściowym później wywieźli do Lublina. No jak przyjechali do Lublina, no to ojciec później zaraz się pytał, żeby blisko miasta. Że wiesz, coś zarobić czy coś. No i tak, że się dostali to jest Lisów, powiat Lubartów. Pani Maria Świerczyńska urodziła się na Wołyniu. Była świadkiem rzezi wołyńskiej z 1943 roku. Opowiedziała nam o mordach bandy ukraińskiej powstańczej armii na Polakach ze wsi Stujło i tragicznej śmierci ojca. I w 1942 roku, kiedy już wszystkich wywieziono do obozów, no to przystąpili do niszczenia Polaków. Trzeba było Lachów zniszczyć, bo oni chcieli mieć samostyjną Ukrainę. I zaczęły się bandy, nocne napady. I tak jak mówiłam już pani, w cerkwiach były święcone noże, widły i siekiery. Popi święcili, żeby szli mordować Polaków. I byłam na spotkaniu z profesorem Motyką, który nie bardzo się zgadzał z tą wiadomością. Ja mówię, proszę pana, moja mama osobiście była w cerkwi, żeby sprawdzić. Kiedy te wiadomości się rozeszły po terenie, to poszła do cerkwi i tak było. No i zaczęły się napady. Szczególnie na polskie wsie. Polacy, przeważnie mężczyźni, organizowali się w takie grupy samoobrony. Także w nocy bronili, no ale jak było kilku czy kilkudziesięciu tych partyzantów z samoobrony, a ich wyszło z lasu kilkuset, to jasne, że nie mogli dać rady. I tak się złożyło właśnie takie nieszczęście. Mój ojciec był w tej grupie samoobrony. I w czasie napadu zaczęli się Polacy wycofywać, bo widzą, że nie dadzą rady. Więc zaczęli uciekać. Ponieważ ojciec był dosyć wysoki, zauważyli, że przez zboże ktoś biegnie, strzelali, no bo broń mieli od niej. Jeszcze tą po niemiecką, został ranny. Jak go dopadli, to
miał tak mózg wyjęty, głowę rozczaskaną, brzuch rozpruty, zegarek zdjęty razem ze skórą, bo na bransolecie był, ubranie zabrane, buty, w bieliźnie tylko leżał w polu. No i ponieważ ta miejscowość, to Stójło, to była cała polska wieś, należała do parafii Ostróg nad Choryniem. I ksiądz, który był naszym proboszczem, ksiądz Remigiusz Kranc, on był nawet nazwany obrońcą Reduty Kresowej. Zarządził, no, zaproponował, żeby ze wszystkich miejscowości, bo było 30 mniejszych i większych wsi, żeby Polacy przeprowadzili się na ten czas do Ostroga. Pan Stanisław Dębicki z Bożykowa jako dziecko w 1944 roku znalazł się w obozie przejściowym przy ulicy Głównej w Poznaniu. Wspomina swój pobyt w Lager Główna i misję ratunkową matki. Stasiu, opowiedz, jak to było ze spaniem. No to była ta podniesiona, tutaj tak było pod głową, desek, poduszka, nie? Ja się tak tłumaczyłem, bo tak jak przyjechałem do tego obozu, to tak mi tak tego nie. A tak, te wszczyżyno, wszystkim ścigli te włosy, nie? Do łaźni to dwa razy dziennie żeśmy chodzili, nie? Ubikacja to były w betonie takie dziury, nie? I tam trzeba było celować w te dziurę, żeby nie tego, nie? No, a tam jak byli ci, co byli w 39 roku, to tam ubikacja to był dół i drążek. Nie, poprzednie. To tak zginął ten ksiądz, pan, nie, ksiądz jeden z Kłaczkowa zginął właśnie na tym, siedział w obozie na tym kiju, a Niemiec go wepchnął i się utopił w tych strach. Po mnie się wybierała jechać, to pojedziesz, pado, tutaj zostawisz piątkę dziecioków, a tak może razem z nim zginiesz i tego, ale ona nie dała co tam przemówić i pojechała tym rowerem do Grabowa, nie, tam do kościoła, zaś tego do Wrześni i tam się we Wrześni przenocowała i rychło rano zaś pojechała pociągiem już do tego Poznania, nie, a tam a ojciec już pracował w urzędzie stanu cywilnego we wojnę i ojciec już tamtego z tym Mellerem się znał, ten Meller tam opinię taką już wystawił od siebie, tego nie, i także, że tam łatwo trafiła do tego obozu, nie, bo tam miała wyszczególnione, gdzie tego nie, no i jak tego, no to po tym, zaś z powrotem, to przyjechała pociągiem, no, a po mnie to wyszła gromada dzieciaków, nie? No i te dzieciaki tak tego, takie wszyscy zadowoleni, że tu mnie witają. A taka była tam pani, jedna ona taką tego, była prymuska. No i ta pani, zaraz mnie ostrzegali, czasem nie, bo kiedyś te dzieciaki to takie smarki miały, nie, tak wisiały te dądle, nie. Pado, żebyś nie miał smarku, bo tu jest taka pani, zaraz bierze szczotkę i szczotką wyciro, nie. Związek Radziecki napadł na Polskę 17 września 1939 roku. Sowiecki okupant wywiózł blisko milion Polaków na Sybir, wymordował polskich oficerów w Katyniu. 5 lat później Armia Czerwona przedstawiła się już jako oswobodzicielka. Wrażenie pozostawiła raczej marne. I na przykład tu sobie przygotowali u nas część rzeczy, które tam częściowo się przyniosło, jakieś płaszcze, jakieś tego, żeby się ubrać, bo to była zima. To oni sobie wszystko poszykowali, żeby to wynieść i żeby to zabrać. Zachowywali się strasznie. Przede wszystkim to pijaństwo, to było coś potwornego. Dla nich to była najważniejsza rozruba i
i podporządkować się tak, jak oni chcą. Strzelali, żeby wystraszyć, to na wiwat, na te w nocy walili do drzwi, żeby otwierać. Tak, ale u nas akurat w domu to był, stacjonował taki ten sztab jakby, bo te telefony były i był major rosyjski, major i tak i Barta stała przed furtką i malowali samochód. Moja mama to była odważna i mówi, to rosyjski jakiś samochód, Volkswagen czy coś tam, nie wiem. Nie, to хорошо, to jest nasze, że niemiecki, nie rosyjski. Na Hakenkreuzie malowali czerwoną gwiazdę. No, no. To mama, a mama się śmiała, że kłamiecie, bo to po Niemcach, nie? Ale już jak weszli, nie? Wojna trwała 6 lat. Bilans okupacji w powiecie wrzesińskim był tragiczny. Śmierć wskutek działań wojennych poniosło 155 osób. W egzekucjach i innych formach mordu zginęło 78 osób. W więzieniach i obozach koncentracyjnych zmarło 211 osób. Z ran, wycieńczenia i nadmiernej pracy 132 osoby. Wysiedlono około 5000 osób. Mimo wielu ofiar Polska nie odzyskała niepodległości. Na 45 lat znalazła się w sowieckiej strefie wpływów. Ale to już zupełnie inna opowieść.